A my dzisiaj się wybraliśmy do Karola, do Alicji i przyjechaliśmy zobaczyć, jakiego mają pięknego wana. Dzień dobry. Tutaj proszę mikrofon, żeby was było słychać. Będzie nas słychać, zawsze jesteśmy słyszalni. No dzień dobry, dzień dobry. No, mamy wanik taki, sobie zbudowaliśmy go razem. Jedyny rok czasu budowaliśmy. Bardzo szybko. Bardzo szybko? Niektórzy po kilka lat. No zgadza się, no ale to po pracy niestety tylko chwilowo, kiedy się dawało. No i jeżeli to szybko, no to dziękuję sam sobie, że tak szybko. No zgadza się, no każdy może spędzić ile może, no i no, tylko rok, no ale no 10 miesięcy, prawdę mówiąc. Chociaż jak to mówią, to nigdy nie jest skończone i będzie zawsze wszystko do poprawki, także. No a jeszcze jakieś przeróbki, coś tam. No tylko, że ja robiłem od razu wszystko, kapitalny remont silnika, malowałem całe auto, całe podwozie, wszystko robiłem od zera praktycznie, nie? Prułem do gołych blach i na nowo, także łącznie z izolacją, no wszystko po kolei jak leciało. No, to dużo zeszło, niedużo, no ale zawsze coś tam się porobiło. Chciałam się zapytać tutaj wasz panel sterowania tam całym. A to jest taki, to jest, no ogrzewanie to jest Webasto normalne, takie z Chin powiedzmy. Tu mamy zbiorniki na wodę, tylko one tak mało widzialne są, mniejsza z tym. No tutaj jest taki panel bardzo prosty, z tym, że sterowane jest wszystko właśnie z telefonu lub z tego panela, chociaż chcę to przerobić na duży tablet normalny, taki żeby było. Tablet już tu leży, już od jakiegoś czasu, tylko motywacji takiego zawzięcia za zrobienie wszystkiego. Brakuje. I kuchenkę macie indukcyjną. Indukcyjna kuchenka, oparte wszystko jest na bateriach Bify PO4 o łącznej wielkości 620 Ah. Inwerter do tego mam, do wszystko mam na elektryce oparte, nie mam gazu żadnego, niczego, także mam kuchenkę, to czajnik air fryera. Z baterii mam inwerter 220 o łącznej mocy 6000 W, także troszeczkę chyba jest. Na dachu mam 600 W paneli do ładowania tego wszystkiego. Starcza bez żadnych problemów, nie widzę żadnego potrzeby większych, ale pewnie kiedyś się założy większe, jak będzie potrzeba. Łazieneczka taka, zrobiony prysznic, wszystko. Co tu jeszcze z ciekawych rzeczy mamy, no ogrzewanie mamy Webasto założone, do tego mam jeszcze elektryczne ogrzewanie podłogowe. O, to fajne. Tak żeby jak zimą wstajesz na ciepłe, to jest fajnie. Jest fajnie, fajnie jest, przyjemniej się wstaje na ciepłą podłogę i daje swoje radę, nie? Ogrzewana jest podłoga, także tego. Tu jeszcze mamy w razie potrzeby mamy. O, i tam se stawiam projektorek taki malutki i pach, wszystko jest. Z wieczorkiem tak siedzimy. Jak sami jesteśmy. Jak w grupie to wiadomo. Można było sobie na wana puścić. Można było. Spotify, mogliśmy czytać i śpiewać. Mogliśmy. Tutaj chciałam właśnie jeszcze wam powiedzieć, bo Karol mi mówił, że sam tutaj robił ten dach, ścianę. Że sam sobie to szył. No szyłem, no. Bo mówił, że szukał krawcowej, ale żadna się nie podjęła, bo stwierdziła, że za gruby materiał. A Karol sobie sam z tym poradził. Trzeba jakoś sobie radzić. Jeszcze mam, tu będzie słychać. Mam pytanie, jak zrobiłeś poziom wody, bo ja sobie z tym nie mogę poradzić. U mnie to wizualny jest, otwieram bagażnik, patrzę ile wody. To już ci powiem zaraz tak. Mam tu te rozwiązanie z poziomem wody, ale nie jestem z niego zadowolony. I będę zmieniał na tuję właśnie. Aha. I tam są zrobione takie za 30 coś funtów. Kupujesz taką... Kliniczki te? Czy te nie, palce te? Nie. I kupujesz takie malutkie urządzenie. Nie wiem, czy jego nie mam, czy go zostawiłem, ale... I masz do tego 5 czujników. Wkładasz je w rurkę jakąś plastikową, powiedzmy przeciętą, i wsuwasz je w zbiornik i masz 0, 25, 50, 75 i 100. I ona ci pokazuje, i wtedy masz w telefonie lub w aplikacji lub gdziekolwiek
w tym masz pokazane ci, jakie masz. I tak samo na Raspberry potem to sobie zrobisz normalnie na wskaźniku i masz pokazane ci, ile masz. Ile masz. Bo z tego nie jestem zadowolony. To jest taki czujnik radarowy. Że on ma dwa. Z góry. Z góry dwa czujniki, on ci bada kąt wody. I to ci powiem, że to takie no, średnie, tym bardziej, że jak jadę, woda się buja i cały czas mi piszczy, że jest nadstan i ja to wyłączam po prostu, bo podczas jazdy, bo to jest tragedia, nie? Bo ja u siebie miałem zrobić na opornikach, nie? Ale tak zobaczyłem, że dużo zabawy później wiercić muszę ten, żeby przewody, za śrubki, nie? Przykręcić, żeby oporność później może być problem. Dlatego tam masz, robisz sobie takie coś jak, to masz takie paluszki, nie, na wodę i wtedy sobie wkładasz tą rurkę i w środek zbiornika sobie wkładasz, bo tam masz pewnie jakąś taką, nie, no, wkładasz sobie w środek zbiornika w narożnik gdzieś tam i to masz co ile sobie ustawisz, tak będziesz miał potem poziom, tam jest 5 czujników, na 0, na 25 i tak dalej, nie, i wtedy już masz chociaż tą niedokładną tam do ile, no, ale 25 czy 50 to już masz, nie? Wiesz, że masz wiesz, pół zbiornika czy ile, nie? Tak, to muszę zrobić. I to też jest na tu i właśnie wejdź sobie na ten, na tą, na ich tą stronkę i poszukaj, tam jest mnóstwo wyłączników, wszystkiego, jakie chcesz cuda. I potem do Raspberry se możesz potem to podłączyć bez żadnego problemu, nie? Ja mam CO2, ten monitor, wiesz, na tej firmy właśnie tutaj. CO2. Aha, no. Ja też tutaj mam. O, to też mam na przykład o, jeden do gazu, do alarm, ten smog, w drugim jest w bagażniku. Ten trigas sobie zakładałeś? Tak, mam tutaj przy łóżku, no. Się zastanawiałem, ale tam myślę, że nasz van wygląda jak wygląda, żadnemu złodziejowi nie przyjdzie do głowy, że tam coś może być cennego. Nie, założyłem, ale no bo... Ale van, to już bym się zastanawiał, bo ładnie wygląda. No. Jakie zamki robiłeś dodatkowe? Nie. Jeszcze nie, chociaż mam też właśnie pomysł, bo kupiłem specjalne, inaczej troszeczkę chcę to rozwiązać, że zamek zamkiem, to i tak, jaki byś nie miał, to ci będą chcieli, to roztwierdzą, ale chcę zrobić takie, mam... Czujnik jakiś masz? To jest czujnik do świateł. To nie? Ja w każdej chwili mogę, ja go mam ustawionego, że jak w nocy, to jak tylko poruszy się coś, od razu mam sygnał w telefonie, że coś się dzieje, nie? I chcę zrobić takie te, że kupiłem już takie na próbę właśnie zasuwy jakby. Że od środka. Jak ciężarówki, że tu zahaczasz i. Nie, od środka. Od środka jest zasuwa, która będzie w ramy wchodziła, nie? Tak samo tu, tak samo na tych drzwiach i na tych tylnych, to samo, nie? Ale to z zewnątrz też możesz otworzyć, czy to? Nie. I to jest z aplikacją. Tak? A, z aplikacji. Aha, no okej. Okay. I po drugie, ja mam tak, jeszcze tutaj. Tak, no tutaj taki jest. Trackera mam, w nim wsadzonego, w każdej chwili mogę zapłon odłączyć, pam. Odcina paliwo i ja mam trackera, którego i się kończy ten. Ciapnąłem. Ale to był oryginalny, tak? Czy... Tak. A ja nie, ja swojego zakładałem, nie? W taki sposób, żeby po prostu było. Ja mam do niego dostęp, ja mam mówię, mogę paliwo odciąć w każdej chwili. Widzę gdzie on jest. Tylko tracker był i jedynie co działoby mi, jakbym zapłacił 180 funtów na rok i wiesz, bez sensu. Nie, po co ma prąd mi ciągnąć, a gdzieś miałem, wiesz. Gdzieś mi prąd uciekał. No to mam takie tam... To się łączy z tym, z telefonem na Android Auto. No i masz od razu. Fajnie, też myślałem o tym czymś takim.
ukraść rozwiązanie od nich, a ty mi tutaj będziesz teraz. Od ciebie ukradł. No, kradnij ile chcesz, bo to jest wszystko dla ludzi. No ale. No... Widzę, jakaś mała przetworniczka jest? Tak. Mam jedną małą przetwornicę. Taką na. Ona 300 W ma i ona chodzi non-stop. Mhm. Tylko z tego względu, że. Ktoś musi podtrzymać. Nie, nie, nie. Bo mam. Bo mam. Ten z przodu ekranik, on jest na 220 i dlatego jak zmienię to na tablet, bo tam Raspberry jest cała już tam jest pociągnięte. Ty masz TP-Linka tego dużego? Tak. To kawał routera. To nie jest TP-Link, tylko Xiaomi. Xiaomi, ale to no. Jest jedna chwała. Bo to... Tak, a tam masz właśnie o, 4G. Baterię, tak, 4G, mam antenę na dachu i to jest ten właśnie do tego, do tej TUI, to jest bramka. Aha. Bo to nie. Większość jest na Zigbee, nie na Wi-Fi. Bo to Zigbee to jest takie dodatkowe, on nie obciąża routera ani nic, to jest ich sygnał wewnętrzny i on nie potrzebuje wtedy internetu w ogóle, żeby to działać, nie? No ciekawe. Wszystkie te urządzenia są nie na Wi-Fi, a, tylko. Tak jakby własna. Tu ja ma własną sieć. Wszystkie widzę z wyłącznikiem. Tak. Ja. I bo mam. Tu mam właśnie. Ten, to jest od paneli, wyłącznik już taki ręczny w nosie. Jeden chodzi non-stop, a drugi właśnie to jest jak się inwerter włącza, to mi włącza, a ten trzeci to jak podłączam z pola, czy tam gdzieś ładować chcę, to mi się włącza znowu i ten. A i wyłącza to... resztę, czy odłącza bezpośrednio? Nie. Ja mam tak, że jak podłączam się pod 220, to on mi ładuje tylko baterię. Aha. 60 amper tam mam, także no, to, spo... to on mi ładuje baterię i ewentualnie wszystko to, co potrzebuje, to on tak... 10 godzin i full naładowany. Tak. To wystarczające jest. Tak. Także ja nie mam tak, że odłączam wszystkim i mam wszystko na 220, bo ja mam wszystko dalej tak, jak jest. Ja tylko podłączam i mam ładowanie baterii jakby, nie? I z tego też idzie wszystko. Ja przekaźnikiem puściłem właśnie, że mi przełącza. No i tu mam właśnie z... Właśnie tą. Powiem ci, dla mnie to już jest grubsza sprawa. Bo... Ładowarka z silnika, a tutaj masz ten inwerter 6000 W. Malutki jest. No malutki. Jakiej firmy to jest? No z Chin. AliExpress, witamy. No ciekawie wygląda. No właśnie, Tomek ma też 6000 W, to on ma taki razy 5 taki. No. Taki ten. Dlatego ja wiesz, już jechałem. Jechałem po minimalizmie po prostu, bo też chciałem... Ale dobra, ja rozumiem, że trochę zaoszczędzić, ale... Nie chodzi zaoszczędzić, i chodzi... I on ci daje radę? Daje radę! Kurde, wiesz, że ja bym... Bo mi coś mój... Ładne kable masz. No, robiłem, pokupywałem takie, żeby ja po prostu też to... Ja teraz już dam grubszy, bo... No, 300 amper tutaj mam, nie? Mam bezpiecznik 300 amper i tego. No ja nie, ja mam przedpojemnicę 150, ale będę 1500 W, to nie będę dawał 300 amperowego tego, bo to bez sensu. Nie, no pewnie, że nie. No, to... 150 amper mam BMS-a. I baterię gdzie masz? Tu w pudełku? Tutaj jest. Tutaj. No też ładny zestaw baterii. No i też sam robiłem BMS-y, wszystko składałem do kupy i... No. To nie jest nic strasznego, nie? Nie, tak, nie. To wiem, bo ja to robiłem też. Jest okablowania, trochę grzebaniny, trochę tego, no ale... No jakąś wiedzę trzeba mieć, bo... No, wiadomo, nie? Podstawową elektryczną, ale kawał dobrej roboty, powiem ci. To naprawdę jest co pogratulować. No i tutaj jeszcze drugą stronę masz... Wodę, no tutaj kalosze z ostatniej imprezy, co byliśmy. No i tu... Pamiętamy, woda też fajna. No wodę masz, bo ja mam dwa zbiorniki, jeden na zimną, drugi na ciepłą wodę, bo ja mam ogrzewanie z samochodu, jak jadę. Bo tego mi brakuje. Też to zrobiłem. Tyle robię i do tej pory nie zrobiłem. Jak to zrobiłeś ogrzewanie z tego? Masz jakąś dodatkową? Kupiłem sobie taką... Wymiennik ciepła. Wymiennik ciepła to była do chłodnica oleju, do jakiegoś tam czegoś, nie pamiętam, do Mitsubishi jakiegoś czy coś. Taka malutka z czterema wyjściami. W jednym jest woda, ta do zbiornika, a w drugim jest kulant z silnika, nie? I po prostu puściłem to, oczywiście puściłem z silnika kulant do środka tutaj, bo w razie jakby nie puszczałem przewodów na zewnątrz tych przewodów z wodą, bo jakby było zimno, zamrozić czy coś, to leci kulant do środka i dopiero tu się ogrzewa i ta woda. Pompka wyrabia?
Tak, tak, to mi się... Nie ta pompka samochodowa, bo ona jest przewidziana, załóżmy, na tam 120 litrów, załóżmy, nie? A to mi się... dołożyłeś tam z 10 litrów, no nie, 10 litrów. Nie, to jest ale... przewód, w środku on jest mniejszy od palca i mam, nie wiem, 4 metry tego, no to tam, nie wiem, może litr dołożyłem, coś takiego, tak? No, dalej rady. No, bo tak. Właśnie myślałem, ale od tego się obawiałem, ale... Tu sobie zrobiłem też ta, cała ta... maszyna, powiedzmy, do pompy wodnej i tak dalej, to sobie zrobiłem taką rynienkę i tu mam, właśnie też tej tu i czujnik taki wody, wycieku wody i jak mi się pojawi tu woda, od razu mam tego, że gdzieś coś mi kapie, czy coś. Super, to jest mądre rozwiązanie. Tak, tak, no bo to zalać to nie jest problem, nie? Też smart switch? Tak, 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 bo to włączenie do włączania tych pomp, czegoś tam wszystko, nie? Bo ja sobie w każdej chwili mogę włączyć, wyłączyć wszystko, przelewać z jednego zbiornika do drugiego, ja mam tu wszystko tak... A tu to... Czy głośno zaraz? Tam to ja mam zwykłe te, wiesz, takie te zanurzeniowe, to one cichutkie są. Można się słychać, że się pompuje. No właśnie, ale daje radę, bo ja jestem tak... To daje radę, no sik jest taki, że szybko ci wody nie zabraknie. Aha, to tak ledwo leci, aha, tak? Bo ja ci powiem tak, średnio jestem zadowolony z tego... Cicha. Cicha. Porównując do tego, co mają te szulto, czy jak to się nazywają, tutaj jest bardzo cicho. Tu są dwie teraz chodzą, nie? To jest bardzo cicho. O, jedna się wyłączyła i zaraz się druga wyłączy, bo... No nabije ciśnienie, no. No. Bardzo cicha. Tak? No. Aha, no to nie wiem, no. I to sobie wyobraź, że tamte są głośniejsze dwa razy. I to jest takie... No. Moje nie, moje są ciche. A gdzieś coś tak jak to. Ma, nie? Jeszcze teraz pytanko. A ile masz wody? 200 litrów. O kurwa. Dwa razy po 100. 100 zimnej, 100 ciepłej. No to... Nie no ja... Nie mówiłem kurwa. Dlatego właśnie mówię, że jak rozmawialiśmy, że no chcielibyśmy się przeprowadzić tutaj na jakiś... No to 200 litrów na dwie osoby, to masz na tydzień spokojnego... No podejrzewam, że więcej nawet, nie? No. Codzienne bez problemów. Tak, tak, tak. Zbiornik mam pod spodem dedykowany do tego auta, taki wzdłuż, on jest wchodzi w rynnę. I tak samo spuszczanie wody, ja se pyki, spuszcza wodę. No i 80-litrowy zbiornik na szarą wodę mam. Ja właśnie taki muszę wiesz co kupić, ja mam... Jest dedykowany jest pod ten właśnie, on wchodzi dokładnie w ten. Patrzyłem, tylko że u mnie 360 funtów taki zbiornik i 60 litrowy, to tak mi się tym wiesz. Nie, ja dałem za 80 litrów 60? Czy... Tyle bym dał, stówę bym dał. Bo tak, drogi, chyba 60 coś. I z jednej, bo tu masz po środku masz ten wał, bo to jest tylny napęd. Z jednej strony jest właśnie zbiornik, bo są takie jakby dwa te, a z drugiej strony jest puste i tam wstawiłem po prostu ten baniak. Ja bym musiał pomyśleć. A pamiętasz, z jakiej firmy kupowałeś? Na eBayu. To ja mogę ci zaraz linka wyrzucić, nie? Na eBayu to wiesz, to sobie to ja znajdę. No i mówisz, że plany na przyszłość to... Tak, no chcę... Oj, przepraszam. I ten, i długa gdzieś w Europę, czy gdzieś dalej się chcecie wybierać? No chcieliśmy... Pokrzyżowaliście nam trochę plany, bo tym wyjazdem świątecznym. No bo tak mieliśmy na początku grudnia zamiar do Maroka jechać, nie? Aha. No, no ale tak jak te święta tego, nie wiem, jak się uda nam wziąć wolne w tej chwili na święta, no to się chyba z wami wybierzemy do Hiszpanii. No jeżeli by dało radę. My się wybieramy z Tomkiem. No wiem, no już ekipa, już Bogdan, już wszyscy, nie? Tak dlatego... Fajnie by było, wiesz, abyśmy tyle osób pojechali. I mechanik na pokładzie też jest ważny, nie? No, nie, żartuję, nie, ale no, jeżeli się uda nam wziąć wolne na ten czas, no to pewnie się wybierzemy, a jak nie, no to na początku grudnia nie będziemy mieli problemu, więc się może do tego Maroka wybierzemy, nie, wreszcie. No i chcieliśmy się z wami pożegnać i mamy nadzieję, że spotkamy się jeszcze gdzieś na trasie albo na jakimś kolejnym wyjeździe takim wspólnym lub pojedziemy jeszcze wszyscy razem do Hiszpanii. No oczywiście, zawsze jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje. Też lubimy takie zjazdy i wybieramy się wszędzie, gdzie wy, albo wy, wszędzie, gdzie my. Także zapraszamy również. O, i mikrofon oddaję od razu. Dziękujemy. Dziękujemy ślicznie za wizytę. Dzięki bardzo. Trzymajcie się na razie. Pa. Hej.